W poprzednich odcinkach. Dodatkowo zamawiałem teraz z Castoramy całe materiały, płyty OSB, płyty karton gipsy i tak dalej. No i wyszedł mi transport parę złotych, no i tak siedziałem w robocie i mówię, a wejdę na Olixa i zobaczymy z ciekawości, czy nie ma czegoś w okolicy. No i się okazało, że ten stał, miejscowość obok mnie, 10 km, za 3500 zł. Napisane było tylko, że ważne opłaty, sprawne jeżdżący. Mówię, z ciekawości zadzwonię. Zadzwoniłem, gość mówił, że jeździ, odpala. No i co, przyjechałem, zobaczyłem, mówi, jakie to jest brzydkie. No ale przemyślałem z temat, rano dzwonię do gościa, mówię, wie pan co, daję 2700 i zabieram. Grzejemy. A nie, właśnie, teraz trzeba było kliknąć. O, drzwi trzeba zamknąć. Jeszcze raz świecę. Na dotyk. Na strzał. Jest dziura w tym kolanku, zaraz wam pokażę. To jest trochę głośny. Wspomaganko jest, więc to jest fajne. Ta dziurka w wydechu. Tu jest ta dziura w wydechu, to będę musiał załatać. O, tu. No tu niestety, to jest najgorsze. Chociaż zobaczymy, może to wyspawam. Natomiast to na pewno będę spawać, bo mam te wszystkie blaszki do niego. Tu mam całe wszystkie blachy. Tu są progi na przód. I tu wszystkie oblachowania dookoła samochodu na budę. Paka wygląda tak, hops, tutaj drzwiczki. Tutaj drzwiczki. Tak, fotel. Ogólnie fotel sam w sobie nie jest jakoś turbo zniszczony, tylko tu od wsiadania, wysiadania pianka wysiadła. Patrzcie, trzy płaszczyzny zmiany fotela, plus jeszcze przód tył, więc to jest spoko. Kiedy pan, jaki serwis to był robiony? Stan licznika 76 tysięcy, czyli 25 tysięcy temu. Wymiana oleju. Następna wymiana 86. Patrzcie, o, rozrząd. Siemanko, witam was w drugiej części moich przygód, zmagań z tym autobusem. Jak widzieliście, pół roku musiało minąć, zanim zdążyłem coś w ogóle nagrać, poskładać, bo mam tyle roboty, ale spokojnie. Klamor, jak widać, żyje, jeździ, służy dzielnie. Na czas kanał już jest od zakupu, tam ponad 3000 km, bo to jest znajomy, go pożyczam i tak dalej. Natomiast, no niestety, powiem tak. Nie udało mi się zdążyć wyspawać tych progów. Jak widzicie, jest wycięte, policja zatrzyma, to powie, ma pan zgnite progi. Panie, jakie progi? No nie ma progów, bo są wycięte, no nie? I autko ostatnio służy od 3 tygodni jako składzik trochę budowlany tutaj. Jeździ oczywiście, ale wszystko poprzywoziłem, proszę bardzo. O. Tona praktycznie zaprawy murarskie teraz na nim leży. Jak przywiozłem, bo będziemy jeszcze wylewkę robić przed zimą. Ale... Słuchajcie, sporo się wydarzyło, sporo nim pojeździłem, sporo rzeczy w nim porobiłem. Może nie wygląda, ale jest dość dużo rzeczy generalnie w nim zrobionych. Ale o tym w sumie zgaszę. O tym, co było zrobione przy tym busiku, zapraszam na materiał. Zatem lecimy. A w międzyczasie zobaczcie jeszcze, tu powstaje... Na wiosnę będzie, bo już teraz nie zdążę przed zimą. Mój warsztacik. W końcu będę mieć miejsce do nagrywania. Do nagrywania rzeczy, nie, to nie jest truła na ludzi, którzy mnie wkurwiają, tylko to jest miejsce na stopę pod podnośnik, bo tak, bo tu będę chciał postawić podnośnik kolumnowy. Kupiłem taką halę, do której spokojnie wejdzie, więc będzie można profesjonalnie działać. Tutaj, jak widać, hala sobie leży. Czeka na złożenie. Myślę, że na wiosnę to poskładamy. No i tak to leci, panie i panewki, tak to leci ta robota, dużo się dzieje, ale dużo jeszcze jest do zroboty, no ale słuchajcie, jak się coś chce, to trzeba zapierać. W pierwszej części spora liczba osób zarzucała w komentarzach, że nie będzie do czego tutaj tego spawać. Zaraz się przekonamy, będziemy ciąć, wytniemy to wszystko tutaj, całe te próchno. I wam pokażę, że raczej powinno być do czego spawać. Może wyjdzie parę dziurek na wewnętrznym progu, ale panie, w kosmos nie leci. Faktycznie zarzucam pomysł montażu tu tych plastikowych nakładek. Wezmę to po prostu, wyspawam. Mam już materiał. Słuchajcie, zastanawiałem się też, jak go jakoś w miarę może pomalować, żeby to tak nie wyglądało źle. Ale uznałem, że na razie nie mam czasu na taki pierdoły, żeby go przemalowywać w całaku, po calaku.
ale uznałem, że może nadamy mu trochę kolorytu, czy kolorytu, trochę takich ciekawszego, że tak powiem, nastawienia. Z racji tego, iż jest to stary Francuz, pamiętając lata 80. I z racji tego, że moja praca związana jest z lotnictwem, z branżą lotniczą, postanowiłem, że może obkleimy go w starą serwisówkę linii Air France. Dołożyłem jeszcze La Concorde Maintenance, czyli Concordy, czyli już nie latające, przewspaniałe, naddźwiękowe samoloty pasażerskie. A na bok damy mu logo serwisówki z lotniska Charles de Gaulle, gdzie tam czasem te Air France, te Concordy stacjonowały. To mam kilka, po 8 sztuk wydrukowałem tych wszystkich naklejeczek. Pójdzie to tutaj. Hops. Z drugiej strony trochę małe tutaj faktycznie. Tak napisałem gościowi, żeby na pół metra mi to zrobił. O, hops. Tu będzie fajnie to wyglądać. Z drugiej strony. A tego dzika damy tu. Jakoś tak. O, airport. No. I myślę, że będzie spoko, troszkę się będzie wyróżniało. Troszkę to będzie fajnie wyglądało. Nadamy trochę kolorytu temu smutnemu jak busowi. No ale co, bierzemy się za wycinanie. Niestety nie wziąłem sobie dzisiaj pilota do bramy. Będę to ciął na drodze. Standardowo popielina. No ale cóż, trzeba działać. I zobaczcie, próg wewnętrzny, powierzchowna tylko korozja, to zaraz przelecimy sobie tarczką do szlifowania. Zobaczcie, normalnie materiał, wszystko jest, tu zaraz to wytniemy i kurde, nalajcie, wszystko nalajcie, zobaczcie, wszystko to jest zgnite po zewnętrzne, a nie tak jak pisali, kurwa paje, to nie będzie do czego spawać, to wszystko to jest próchno, no próchno jest z zewnątrz, to prawda, ale reszta, konstrukcja jest jak najbardziej w porządku. No i co, i tutaj tak samo. Tutaj tak samo, na razie wszystko wycinam, potem będę szlifować. Tu jest dziura faktycznie, ale reszta tam jest w porządku od wewnątrz. Zresztą zaraz zobaczycie, o. O, patrz, kopię rękami, idzie te progi wyciągać. Kurwa, ale próchno. Ale mówię, to jest tylko z zewnątrz. Dobra, zeszlifowałem tą rudą tutaj, co była, ale niestety są dziury pod spodem, więc tutaj, ale na razie to wezmę i zabezpieczę Brunoxem, neutralizator rdzy, to jest spoko naprawdę, kiedyś tego nie używałem i na przykład klapa jak robiłem w golfie, to po pół roku mi znowu wyłaziła rdza, a jak raz zapsikałem tu dwa lata już spokój, więc jest ok, odpuścimy sobie to, psikniemy, a jutro poleci do Epoxy. Dobra, musiałem chwilową popielinę zrobić, bo jadę znowu z tym gruzem i no uznałem, że trochę za bardzo się rzuca w oczy. Panie, teraz się nie rzuca w oczy z daleka, jest elegancko pomalowane, nie ma rudej. Tak samo tu, nie mam czasu teraz, żeby ten próg bawić się w nim, w spawanko. Kawałeczek taśmy metalowej. I uwaga! Bum! Proszę bardzo, jaka fachowa robota. Niestety zabrakło mi tej metalowej taśmy, wziąłem zwykłą szarą, ale to przy okazji, o, po całości. Panie, jaka rdza? Panie, gdzie tu jest rdza? Piękny, fałowy sprzęt. No nie no, oczywiście będzie to spawane, tylko że po prostu mam teraz taki zapierdziel na dniach, że no nie mam kiedy w ogóle, nie mam kompletnie kiedy przysiąść, wyciąć to, a wożę, jeżdżę nim teraz prawie, że codziennie i nie ma po prostu kiedy. Nie ma kiedy, bo wożę sobie ten towar, wożę rzeczy, rozwożę na budowę, wożę tam z powrotem. Tu jeszcze komuś go pożyczam.
No i co? No i na razie ten czas, ale pewnie za chwilę kolejnym klipem będzie po prostu już spawanie tego auta, ale to już będzie parę dni potem, bo mam po prostu miliard różnych innych zajęć. No i tutaj to jest przepiękne miejsce w tym busie, to wygląda tragicznie, ale bierzemy w łapie biały szpraj, emalię i lecimy. Kurde, nie mam statywu, żeby takiego malutkiego tutaj napsika zrobić, więc efekt przed. I zawsze używałem deko, kolory były zajebiste, teraz Brico Mars, gdzie zawsze kupuję, zmieniło sobie producenta, od którego bierze. I to jest, kurde, zaraz zobaczę, co to jest za szpraj. W każdym razie kryje dziadowsko dwie warstwy i prześwituje. No ale dobra, kupię potem jakąś lepszą farbę, może z wołeczka. Poza tym jest odcień taki beżowy. Ale dobra, przynajmniej nie wygląda tak okropnie jak wcześniej. Czy nic się nie zmieniło za wiele praktycznie. A przynajmniej tych czerwonych plam tu nie ma. Więc myślę, że i tak jest lepiej. WD-40, najlepszy przyjaciel majstra. Lubię sobie tak wszystkie właśnie zameczki przesmarować, żeby to elegancko, lekko chodziło. Tu psiuk, psiuk. No i tak teraz ze wszystkimi zameczkami, także potem to wszystko fajnie, przyjemnie pracuje tutaj w szynę. Ja wiem, że WD-40 wypiera smary, ale właśnie najpierw dobrze sobie przesmarować WD-kiem, a potem normalnym właśnie litowym, czy do zamków, czy jakimkolwiek potem smarem. WD-40 właśnie wypiera wodę, wypiera stare smary. Także potem to wszystko fajnie, elegancko chodzi. Tak, to każdy zameczek i to potem się to przyjemnie wszystko używa i eksploatuje. No i co? Powód, dla jakiego kupiłem busa, właśnie jest tu na tym załączonym obrazku. Ze trzy takie kursy trzeba będzie machnąć. Wiadomo, wiecie gdzie, kurwa, do lasu, nie? Tak jak żeście pisali w komentarzach. No i co, rozładunek. Tak jak mówiłem, jedni pierdolili w poprzednich komentarzach, o, pewnie do lasu będziesz wywozić, nie? Może u was w Białymstoku czy w okolicy wywozicie do lasu. U nas, w cywilizowanym świecie na Śląsku, są normalnie punkty selektywnego odbioru odpadów komunalnych, jeśli należysz do gminy, może z Afryko. Wynając stąd kontener 1000 zł, przyjadą, zarzucisz. Chyba że przewyżysz sam, to możesz praktycznie ograniczyć tą ilość, jeśli masz to posortowane, tak więc zamknąć mordy. Dobra, fura stała teraz 8 ponad dni, wróciłem właśnie z urlopu. Jedziemy ją znowu ładować, kolejną partią gruzu, bo sobie pierwszą wyniosłem przed urlopem. Grzejemy świeczki. Na dotyk całkowicie. Ale to jest głośne, ja pierdzielę. Nie wiem ile tu jest nabite. Wygląda spoko, ale nie chcę go bardziej walić, bo jest pod spodem mokry gruz. I to czuć po aucie, jak już przesuwałem go trochę, że ma. Więc jedziemy z kolejną partią. Jebej młody, boś fizyczny! No i dobra, słuchajcie, szybka obsługa, bo zacząłem nim sporo jeździć. A olej jest z nim stary. Tu wchodzi 7-8 litrów. Różne źródła różnie piszą. Mam 8, bo potrzebowałem dwóch. Tani manol, 10W40, grunżenowy. Taki baniaczek 5-litrowy, chyba 70 zł. 75, więc to jest bardzo rozsądna cena w dzisiejszych czasach. No i patrzcie, jaki tu jest wielki bydlak, śmierdziel. Film. Zastanawiałem się, czy na pewno będzie taki wielki, potrzebny, ale tutaj hops, patrzcie, większy od mojej łapy. Hops, hops, hops. No ale tutaj faktycznie. Musiałem sobie osłonki pościągać. Ale tu faktycznie taki wielki bydlak śmierdziel jest. Potężny. Już sobie go poruszałem. Odkręciłem oczywiście standardowo. Klucz do... Oczywiście za mały. Przynajmniej o dwa rozmiary. No i musiałem się pożytkować tym. Też bydlakiem. No ale poszło, teraz z rączki elegancko. No i skoro filtr poszedł, mogę spuszczać olej. Bo raz tak zrobiłem, że spuściłem olej, się okazało, że filtr nie potrafi odkręcić. No i miałem lipę. No i przyszedł mi nowy wydech, ale nie mam go teraz przy sobie. I zaraz go też będę montować, w sensie zaraz jutro, wy to będziecie widzieć na klipie. Za chwilę, za momencik. A tymczasem spuszczam oliwkę. Jak wymieniam olej, za każdym razem sobie odpalam go na 5-10 sekund.
żeby reszta oleju ściekła. Przy okazji sprawdzam, czy... O, mryga poziom oleju. No to fajnie, fajnie, że działa ten. Zobaczymy, czy działa kontrolka ciśnienia oleju. Okej, okay, działa ciśnienie oleju, bo nie ma oleju, jest zlany i mryga poziom, okej. Okay. Czyli jest okej, z czujnikami wszystko w porządku, bo tak na przykład odkryłem, że u mnie w Golfie nie działa. Auto chodziło pół minuty bez oleju, tam oczywiście się nic nie stało przez te 30 sekund na wolnych obrotach, ale się nic nie zaświeciło. Nie musiałem wymienić czujnik, a tu przynajmniej widzę, że działa, czyli jest okej. Okay. No i leci świeży olejek. Ja wiem, że ten manual to nie jest jakoś turbo super ekstra firma, ale już któreś moje auto na tym jeździ. W związku z tym, że mam kilka tych samochodów, też nie chcę mi się przepłacać za Castrola, tym bardziej, że teraz, kurde, zawsze za Castrola płaciłem stówkę za tam za 4 litry, teraz 130 zł poszła cena do góry. A pierdolę, tutaj manol 5 litrów, 7 dyszek. Tutaj jak 8 wchodzi, no to wiecie, do BM-ki wiadomo, tam zaleje coś lepszego. Teraz do BM-y, z tego co pamiętam, to zalałem Motula, tego takiego X coś tam. Ale tu wiadomo, do woła roboczego. I tak, powiem tak, lepsze to, lepszy taki olej, troszkę gorszej jakości, a częściej zmieniamy, niż jakieś long live'y, tak, porządnych, przodujących marek, tak. Więc no, lepiej tak i będzie przynajmniej świeży olejek miał, bo nie wiadomo, aha, no tak, 90 tysięcy temu, w 2018 roku, no to 5 lat już ma ten olej, więc wiecie, czas najwyższy w końcu był na zmianę. No i dobra, przyszedł mi ten wydech. Jedna sztuka była na Allegro i to jeszcze było napisane, że to jako trafik do silnika 2.1. Po zdjęciach patrzyłem, no, że to jest w sumie do tego właśnie. No ale co? I dupa. Bo źle go zrobili. Jest identyczny. Jest identyczny. Ucho jest. Ucho jest. Mocowanie na ten. Wygląd jest to sam, no ale kurde. Tutaj nie ma tego ucha mocowania. Więc coś będę musiał wykombinować. Tu z tego starego wyrdzewiało to. Jakoś będę musiał to tutaj pomyśleć, podumać, jak to zamontować, jakoś nabić, naciąć może. No coś trzeba wymyśleć, niestety. Ale tak, wydech spoko, no i jest niezabezpieczony. Świeże spawy. Nie jest to pomalowane w żaden sposób. No więc co będzie za szpraja na temperatury i to zabezpieczy. Można to wrzucić tak jak jest, ale to zgnije, za 2 lata znowu odpadnie. Więc od razu to warto psiuknąć z szprajkiem. No i trzeba podumać, jak to zrobić i potem to pomaluję i montuję. No i wydeszek zamontowany, tam użyłem tej starej obejmy, naciąłem ją, włożyłem od spodu, przypnąłem go szprajem, srebrem, bo już jest brudny z wody tutaj, bo wjeżdżałem pod trawę i cisza, nie ma przedmuchów w ogóle, tu nie ma, tu jest lekki, ale tylko dlatego przez tą właśnie, ta obejma jest nieoryginalna, to kiedyś zdejmę, włożę tam taką taśmę metalową, jako uszczelkę, ale jest git, panie, jaka biżuteria teraz od spodu tu jest. Cichutko, fajnie chodzi, w środku jest cisza. O to chodziło. Zdemontowałem sobie podłogę, bo jadę na mały camping i chciałem z tyłu posprzątać po tym włożeniu gruzu. Chyba nigdy nie była ściągana ta podłoga. Jakieś siano było tu włożone, siano kosy były, ale nie o tym. Zobaczcie, tutaj nie ma grama rdzy na tej podłodze. Co to jest? Nie, to jest maraz. Tu nie ma grama rdzy. Zaraz zobaczycie, wezmę i tu wyodkurzam i tu wjadę ze szlaufem i tu pomyjemy, bo będę spał tutaj kilka dni na tej pace. Więc zaraz tu sprzątamy i zobaczycie, w jakim stanie tu jest podłoga. Zobaczcie, wymyłem sobie od razu tą pakę. Grama rdzy na podłodze. Grama rdzy, zero purchli. Dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda, tutaj jakaś konserwacja, tylko jest olej, a nie ruda. Jakieś tam pojedyncze purchelki, ale wszystko wygląda naprawdę przyzwoicie. Przy okazji wymyłem sobie te podłogi. Zastanawiałem się, czy od razu ich nie malnąć jakąś farbą, ale bez przesady, jeszcze bardziej, że za 2 dni jedziemy, mi to nie wyschnie i będę spał, kurde, w takim smrodzie farby, więc nie przesadzam. No co, tutaj niech sobie to wszystko przeschnie, a ja działam dalej z pierdółkami. Ale zobaczycie, co jeszcze wykminiam, żeby sobie fajnie przykamperzyć, ale to za chwilkę zobaczycie mój patent, co wymyśliłem. Zobaczcie, nawierciłem sobie tu takie dziurki na kółeczka, 4 sztuki, jutro kupię Castorami albo w Julii takie szekielki, albo takie szybko złączki alpinistyczne. I zobaczcie, będzie ta, jak to się nazywa, nie antresola, tylko...
zapomniałem, jak to się nazywa, zaraz napiszę tutaj. W każdym bądź razie, o tak, tu wezmę odrzonki. To będzie w taki sposób. O, hops. Tak, to tam będzie i tu wezmę stelaż, zresztą zobaczycie zaraz na kempingu, jak będziemy. Stelaż taki od statywu, wysoki. Sznureczki i bardzo elegancki daszek będzie zasłaniający od słoneczka. Myślę, że fajnie to wykminiłem. Zresztą, co tu kminić? Prosta robota. Ale grunt, że nawierciłem sobie dziurki, wszystko jest elegancko i myślę, że to jest fajny pomysł. Pomoże na pewno na kempingu, będzie to na pewno przydatne. No i powoli uwijamy mandżur. Fura się sprawdziła. Fura się sprawdziła. O, droniki latają, ale coraz więcej ludzi się tu zbiera. Naprawdę robi się miejscówka powolutku oblegana. Jeszcze niedawno nie było nikogo. A teraz naprawdę coraz więcej ludzi. No ale no nie jest to tak, bywa z takimi miejscami. Przez chwilę nie ma nic. Potem ludzie po prostu się zjeżdżają, bo znajdują tą miejscówkę i wiedzą, że z Afryką można przyjechać. No. Moje kojo. Ale co, trzeba się pakować. Trzeba się pakować, jeszcze wrócić na Śląsk. No i słuchajcie, mamy zimową aurę. To by było w sumie na tyle w tej części. I ogólnie chyba w filmikach z tym busem. No co to więcej nagrywać? No, na wiosnę wstawię te progi. I w sumie co, tu sobie jeszcze myślałem tylko, żeby lampki takie do wstecznego mocniejszą, bo te co oryginalne to nic nie widać. I drugą taką na zewnątrz, żeby świeciło jak tu w środku. No i busik służy, jak widać, wozi dzielnie, teraz kafelki sobie przywoziłem, wszystko inne. Na tym transporcie, co mam tutaj, mam 350 zł zaoszczędzone, bo te kafelki z innego sklepu, tamte są z innego sklepu, a to jest z innego składu, wszędzie po 100 parę złotych za transport, co życzą. Nie wiem, co się dzieje z tymi cenami za transport, no ale tak to wygląda. No i słuchajcie, jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was, za 2 tygodnie prawdopodobnie wrzucę filmik z moich prac tutaj nad tym naszym domkiem, który zrobiliśmy z garażu murowanego. Też ponagrywałem trochę, jednak czy tam będzie to wszystko trochę tak rwane, bo nie miałem weny do nagrywek w budowlance, bo ja się na tym kompletnie nie znam, ale postanowiłem, że coś tam sobie ponagrywam. No i to, co nagrałem, ostatnio pomontowałem, więc za niedługo wleci pierwszy i drugi odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jak nie, to nie, jak tak, to możecie jakiś komentarz zostawić, coś. No i to było na tyle. Strzała.